wystąpienie. Poproszę pana prezesa Jana Jankowskiego, pana doktora z Polskiego Rejestru Statków. Jan Jankowski, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie prezesie. Umówiliśmy się, że pan wystoperował swoje wystąpienie, a zatem kawa nam nie wystygnie. Do przerwy będzie to czwarte i na razie ostatnie wystąpienie. Bardzo proszę, oddaję pan głos, panie prezesie. Bardzo proszę. Ja w takim razie przekażę panu mi. To może przekażę sobie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, proszę państwa, katastrofy morskie są motorem postępu. Od samego początku istnienia transportu morskiego zagadnienie bezpieczeństwa statków było zagadnieniem kluczowym. W czasach przeszłych wiązano je głównie ze statycznością statku. W czasach współczesnych, gdy gwałtownie zaczęły zwiększać się rozmiary budowanych statków, oprócz problemu stateczności doszedł jeszcze jeden aspekt bezpieczeństwa, wytrzymałość konstrukcji statków. I moja prezentacja będzie dotyczyła tych dwóch aspektów bezpieczeństwa. Początka żeglugi, budowniczowie statków i żeglarze w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa kierowali się intuicją i doświadczeniem. Doświadczenie zdobywano w wyniku wielu podróży i katastrof morskich, które zdarzały się często w tamtych czasach. W dzisiejszych czasach takie podejście do budowy nowych typów statków nie może być stosowane. Budowa współczesnych statków związana jest z nowymi koncepcjami i innowacjami, potrzebujemy kryteria i standardy. W wyniku zatonięcia Titanica problemy bezpieczeństwa morskiego zostały umiędzynarodowione. O tym mówił już dr Lewandowski. Doprowadziło to do stworzenia konwencji bezpieczeństwa SOLAS i LOTLINE. Konwencje te, często zmieniane, obowiązują do dziś. Stateczność. Pierwszym, który położył fundament pod ilościową cenę stateczności statku, był Archimedes. Archimedes sformułował zasadę równowagi cieczy oraz zajmował się badaniem ciał przechylonych. Tym ciałem była paraboloida obrotowa. Potrafił wyznaczyć wypust ciała pływającego, jego ciężar oraz środek przełożenia wyporu i środek masy. Widać, że na ciało przechylone działa para sił, starająca się przywrócić ten obiekt, taką paraboloidę obrotową, do położenia równowagi. A tym samym, przepraszam, Archimedes tym samym wykazał, że ciało swobodnie pływające ma zdolność powrotu do położenia równowagi, gdy ustąpi przyczyna przechyłu. Dopiero 18 wieków później, w XVI wieku, kolejni badacze podjęli problem rozwiązania problemu stateczności statku. Archimedes rozwiązał ten problem dla takiego prostego ciała paraboloidy obrotowej. Statek jest nieporównywalnie bardziej skomplikowanym obiektem, ma bardziej skomplikowany kształt. Między innymi Simon Steven, Paul Oost, Lacrior podjęli próbę skwantyfikowania problemu stateczności, jednak popełnili błędy. Nie mieli też odpowiednich metod obliczeniowych. 100 lat trwało opracowanie metod obliczeniowych i między innymi zajmował się tym Antoni Dean i Jean Tocard. Jean Tocard opracował metodę trapezów całkowania powierzchni objętości. Pierre Bouguer przyjął zasady hydrostatyki Archimedesa i przy pomocy metody trapezów Tocara obliczył powierzchnię wodnic, objętości kadłuba, ale znalazł też środki wypory statku i położeniu równowagi statku przechylonego. Znalazł się środek wyporu statku w położeniu równowagi i statku przechylonego. Mając te dwa położenia, wyznaczył punkt G, który nazwał metacentrum, prawdopodobnie przez analogię do metafizyki Arystotelesa. Metacentrum stało się
swoistym kryterium, do którego można było odnieść środek masy i ocenić, czy statek jest bezpieczny. Pokazał, że jeżeli... że środek masy jest powyżej metacentrum, tu jest zaczepiony ciężar statku, siła ciężar statku, a tutaj działa siła wyporu, powstaje parasil pogrążająca ten statek w przechyle, prowadzi do przewrócenia. Natomiast jeżeli środek masy jest poniżej metacentrum, to powstaje, tu działa ciężar, tu działa ciężar, działa wypór i powstaje para sił przywracających to ciało do położenia równowagi. Jest to rzeczywiste kryterium, do którego można się odnieść podczas żeglugi i w czasie projektowania statku. Było to pierwsze kryterium stateczności, punkt. Następnie problemem stateczności zajął się Leonhard Euler, matematyk, geniusz. Wprowadził prawa hydrostatyki, stosując współczesną matematykę oraz zdefiniował kryterium stateczności. Przede wszystkim, nie mam czasu, muszę się spieszyć, wyprowadził wzór, który określa moment przewracający. Czynnikami w tym wzorze jest ciężar statku, niewielki kąt przychylu oraz wysokość metacentryczna. Wysokość metacentryczna jest to odległość między środkiem masy a metacentrum. Wysokość metacentryczna GM stosowana była jako jedyne kryterium stateczności statku co najmniej do 1870 roku. Pewien przypadek, który zdarzył się w 1870 roku, zadziwił inżynierów okrętowców. W Zatoce Biskajskiej na wzburzonym morzu zatonął okręt Kertin, którego wysokość metacentryczna wynosiła 79 cm. Natomiast towarzyszący kapitynowi podobny okręt, Monarch, którego wysokość metacentryczna wynosiła 73 cm, nie miał żadnych problemów. Różnica między okrętami polegała na tym, że Monarch miał dwa razy większą burtę niż Kertin. Wniosek był oczywisty. Stateczność początkowa nie wystarcza jako miara stateczności. Inne parametry statecznościowe statku przechylonego powinny być także badane. Przewrócenie się okrętu Kertin spowodowało, że pod koniec XIX wieku powszechnie zaczęto stosować krzywe ramion prostujących, spopularyzowane przez admirała Reeda. Na konieczność ich uwzględnienia wskazywał już w 1796 roku Atwood. W 1939 roku Rahola zaproponował kryteria stateczności dotyczące wysokości metacentrycznej, stateczności początkowej oraz parametrów krzywej ramion prostujących, pojemności stateczności. Na rysunku tym kolorem czerwonym zaznaczono kryteria polskiego rejestru statków, które są opracowane na wzór kryteriów Rachon. Z nich wynika, że początkowa wysokość metacentryczna powinna być nie mniejsza niż 15 cm. Zakres krzywej ramion powinien być nie mniejszy niż 60 stopni. Maksimum krzywej ramion powinny wynosić nie mniej niż 20 cm i powinno się znajdować przy kącie przechyłu nie mniejszy niż 30 stopni. Kolorem niebieskim zaznaczono parametry statecznościowe drobnicowca w jednym z jego stanów załadowania. Widzimy, że ma dość duży zapas. Ja może w tej chwili podsumuję rozwój kryteriów statecznościowych. Najpierw zaczął Archimedes. 18 wieków nic się nie działo. Podjęto próbę. Ci, którzy podjęli próbę, nie mieli metod obliczeniowych. 100 lat trwał rozwój metod obliczeniowych. Kiedy już były metody obliczeniowe, Bouguer opracował pierwsze kryterium, znalazł pierwsze kryterium, punkt metacentrum. Następnie Euler wyprowadził wysokość metacentryczną. Okazało się, że to nie wystarczy. Wysokość metacentryczna, początkowa wysokość metacentryczna jest konieczna, ale nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze krzywa ramion. Kolejne 100 lat. Co 100 lat? Jak długo trwa wypracowanie kryterium? Jest to taki długi proces.
Furty dział wprowadzone w początku XVI wieku dramatycznie wpłynęły na stateczność okrętów wojennych. Spowodowały one, że statki stały się dużo cięższe przez umieszczenie działu również na pokładzie wewnętrznym i znacznie zmniejszyła się wolna burta. Dobrymi przykładami nierozpoznanego w tym okresie aspektu wody na pokładzie są tragiczne katastrofy dwóch okrętów wojennych, Mary Rose i okrętu Vasa. Chcę powiedzieć, że woda na pokładzie jest trudną, to zjawisko jest trudno uchwytne intuicyjnie. Matematyka wyjaśnia ten problem. Mary Rose, to jest wydobyty wrak Mary Rose, przechylił się i zatonął z całą załogą na początku bitwy morskiej, zanim oddał pierwszy strzał po postawieniu żagli i otwarciu wrót dziobowych. Taka bryza przyszła, przechylił się, nabrał wodę na pokład i przewrócił się. Vasa przechylił się i zatonął podczas paradnej podróży po przepłynięciu zaledwie 1300 metrów po nagłym podmuchu wiatru i nabraniu wody przez furty działowe. Problem wody na pokładzie, który dotyczył w XVI-XVII wieku okrętów wyjętych posiadających duże otwory w burtach, powrócił w dramatyczny sposób w przypadku statków RoRo w stanie uszkodzonym. Wywrócenie się pasażerskich statków RoRo European Gateway, Herald of Free Enterprise czy Estonia miało tragiczne skutki. W roku 1994 na trasie Tallinn-Stockholm zatonął prom pasażersko-samochodowy Estonia, a wraz z nim straciło życie 852 osoby. Prom zatonął w nocy i w ciągu 50 minut. My tutaj mówimy 852 osoby, ale tam były tragedie, które dotyczyły każdej osoby, która ginęła. Ja czytając artykuł o tych tragediach, byłem wstrząśnięty przez długi czas. Musimy mieć też na myśli to, że za tymi liczbami kryją się osoby, ludzi. Kryją się ludzie i ich tragedie. Widzieliśmy Titanica. Titanic miał ostry dziób i tam nie występowało zjawisko obciążeń udarowych działających na dole. Prom jest jakby przedłużeniem drogi i po to, żeby można było zainstalować rampę, stosowano prom dzioby walcowe i przybice ramy. Te dzioby, uderzając o powierzchnię fali, są bardzo mocno obciążane tak zwanymi obciążeniami udarowymi. I tak się stało też na Estonii. Estonia po 20 paru latach natrafiła na takie warunki pogodowe, które były dla tego statku bardzo niekorzystne. Na skutek obciążeń udarowych została zerwana przybica. Zostały zerwane urządzenia mocujące przybice do dziobnicy. Tutaj widzimy zdjęcie tych zerwanych urządzeń. Następnie przybica na skutek bezwładności wykonywała ruchy wahadłowe, zerwała się z zawiasu i spadając zerwała rampę, która służyła jako grudź zderzeniowa. Woda wdarła się na pokład i woda na pokładzie zrobiła swoje. W 1997 przyjęło kryterium stateczności dla pasażerskich statków RoRo, zmodyfikowane w 2009 roku. Kryteria te są pierwszymi, które biorą formalnie pod uwagę losowość falowania morza. W dalszym ciągu prowadzone są prace dla opracowania bardziej racjonalnego kryterium stateczności w stanie uszkodzonym. Na Politechnice Gdańskiej Polski Rejestr Statków również prowadzi takie badania. Statki są ogromnymi obiektami, dlatego aby je badać, posługujemy się modelami matematycznymi opisującymi zjawiska fizyczne. W tym przypadku jest to uszkodzony prom pasażerski po kolizji z innym statkiem, z dziurą w burcie i uszkodzonym napędem. To, co Państwo widzicie, nie jest animacją, jest to symulacja wykonywana na podstawie równania ruchu, rozwiązania równania ruchu rządzą tym ruchem statku. Uwzględniamy nie tylko siły działające, siły falowe, dynamiczne, ale również
woda, która jest na pokładzie, która wpływa i wypływa. Nasze modele matematyczne sprawdzane są przy pomocy eksperymentu. Eksperyment ruchu modelu tego samego promu z takimi samymi uszkodzeniami został przeprowadzony na basenie w Centrum Techniki Okrętowej. Badanie tak dużych obiektów wykonujemy w skali w świecie około 30-krotnie mniejszy. Z tego powodu czas płynie szybciej, około 6-krotnie szybciej. Teraz chciałbym Państwu w ten sposób taki obrazowy pokazać, jak działa stateczność statku nieuszkodzonego i w stanie uszkodzonym. W tej chwili tutaj są w stanie równowagi. Wybór działa pionowo w górę, ciężar pionowo w dół. One się, wszystko jest w równowadze, to się równoważy. Gdy statek zacznie się przechylać, zmienia się kształt podwodnej części, zmienia się środek wyporu i wtedy powstaje moment prostujący. Proszę zwrócić, porównać, jaka jest stateczność statku nieuszkodzonego i uszkodzonego. Z wodą na pokładzie, jak działa woda. Tutaj przy dużym kątem przechylu statek jeszcze ma zapewnioną możliwość powrotu, działa para sił, a w tym przypadku z wodą na pokładzie bardzo szybko się przewraca. Jest niewielki zakres ramion prostujących. I tutaj widzimy ten zapas stateczności dla statku nieuszkodzonego, a jak szczątkowy jest, pozostaje stateczność dla statku uszkodzonego. Stateczność w statku w stanie uszkodzonym została najpierw unormowana przez zastosowanie wysokości metacentrycznej GM oraz wolnej burty, a następnie przez krzywą ramion prostujących statku uszkodzonego. Katastrofy promów pasażerskich i statków pasażerskich oraz związane z nimi ofiary w ludziach pokazują ważność stateczności statku w stanie awaryjnym, także w pośrednich etapach jego zatapiania, uwzględniając najgorsze przypadki usytuowania uszkodzenia. Takich kryteriów jeszcze nie ma. Costa Concordia pokazała, że potrzebne jest opracowanie kryteriów. On nie powinien się przewrócić, ten statek nie powinien się przewrócić. Pokazała, że należy też nałożyć kryteria na statek będący, na uszkodzony statek, ale też w pośrednich etapach jego zalewania przy uwzględnieniu najgorszych położeń uszkodzenia. W ostatnich 25 latach zatonęło 460 masowców, a wraz z nimi zginęło ponad 2000 członków załóg. W 30% przypadków przyczyną zatonięcia było uszkodzenie konstrukcji statku w trudnych warunkach pogodowych. Statek z wypadniętą burtą na dziobie, na rufie, statek złamany na fali. To są masowce. W 1990 roku wybrzeży Francji złamał się i zatonął zbiornikowiec Erika, spowodował klęskę ekologiczną wybrzeża. Przyczyną zatonięcia był zły stan techniczny kadłuba statku. Podobne skutki wywołała katastrofa zbiornikowca Prestige u wybrzeży Hiszpanii. Standardy bezpieczeństwa do tej pory tworzono zwykle jako reakcji na katastrofę. Na przykład po katastrofie promu Estonia rząd Szwecji zorganizował konferencję, w wyniku której podpisano tzw. porozumienie sztokholmskie. Katastrofy masowców i zbiornikowców doprowadziły do opracowania przez Ajax wspólnych przepisów dla zbiornikowców i masowców. Przypadek Prestige spowodował, że IMO po raz pierwszy w swojej historii podjęło się opracowania standardów bezpieczeństwa konstrukcji statków i zaczęło je rozwijać przy pomocy analizy ryzyka. W pracach IMO nad opracowaniem bezpieczeństwa konstrukcji uczestniczy również Polska. Merytoryczne prace w tym zakresie dla rządu RP prowadzone są przez polskie statków. Wnioski. Dotychczas standardy bezpieczeństwa rozwijano najczęściej w reakcji na
katastrofy morskiej. Jest to podejście indukcyjne. Przejście od szczegółu do ogółu. Takie podejście powoduje, że opracowane standardy mogą nie obejmować wszystkich przypadków prowadzących do katastrofy. Potwierdzają tu kolejne katastrofy i znowu opracowujemy kryteria, powstaje gąść wymagań, które trudno jest wdrożyć i powoływane są kolejne różne ciała.